Szanowni, dzień dobry. Chciałbym opowiedzieć o zadaniach, które rozwiązywaliśmy na ostatnim spotkaniu. No więc, pierwsze zadanie było takie: ile jest czterocyfrowych liczb spełniających takie dwa warunki? Po pierwsze, liczba dzieli się przez 9, a po, druga, po drugie, suma cyfr w rzędach tysięcy i setek równa się sumie cyfr w rzędach dziesiątek i jedności. No i pytanie dodatkowe: jaka jest najmniejsza taka liczba? Więc możemy sobie zastanowić się, jak to wygląda. Ja się może zmniejszę. O tak, będzie więcej miejsca. No, jeżeli oznaczymy naszą liczbę, jak zawsze, przez ABCD z kreską, i A, B, C i D to są kolejne cyfry, tam w rzędzie tysięcy, setek, dziesiątek i jedności. To skoro ta liczba dzieli się przez 9, to suma cyfr musi być podzielna przez 9. Czyli a plus b plus c plus d musi się równać 9 razy n, gdzie n jest pewną liczbą naturalną. Drugi warunek oznacza, że a plus b, czyli suma cyfr w rzędach tysięcy i setek, równa się c plus d, czyli w sumie cyfr w rzędach dziesiątek i jedności. Z tych dwóch warunków wynika, że 2 razy a plus b równa się 9n. no Dlatego, że zamiast c plus d można podstawić a plus b, tak? Bo. C plus D równa się A plus B. No i tu na lekcji wynik był taki drobne nieporozumienie. To broń Boże nie znaczy, że cyfry, że na przykład C jest równe A, a B jest równe D. To tylko oznacza, że suma cyfr A i B jest równa sumie cyfr C i D. No więc yy, poza tym mamy do czynienia z liczbą czterocyfrową, więc suma cyfr może być co najwyżej równa 36, prawda? A zatem N może być równe tylko 1, 2, 3 lub 4. Jedynka i trójka odpadają, ponieważ 9n musi być liczbą parzystą. Dlaczego? No bo 9n to jest 2 razy a plus b. Ile by nie wynosiło a plus b, to dwukrotność a plus b będzie liczbą parzystą, więc 9 razy n też musi być liczbą parzystą. Dziewiątka jest liczbą nieparzystą, więc n musi być liczbą parzystą, a zatem w grę wchodzi tylko dwójka lub czwórka. No, i jeżeli popatrzymy, jak wygląda rozwiązanie dla N równego 4, no to widać, że A plus B plus C plus D równa się 36, a A plus B y, y, równa się też 36, znaczy dwa razy A plus B równa się 36, czyli A plus B równa się 18, no jest tylko i, i jedno rozwiązanie. Największa cyfra jest 9 i akurat suma dwóch dziewiątek to jest 18, więc A musi być równe B, i na tej samej zasadzie C musi być równe d, i musi być równe 9, jest tylko jedna taka liczba 9999. No w przypadku jeśli n jest równe 2, czyli A plus B plus C plus D równa się 18, a, a plus B równa się 9 z tego równania. I C plus D w związku z tym też się równa 9, no to mamy tych możliwych kombinacji więcej. No, jakie może być A, i jakie może być B, żeby ich suma była równa 9? No tutaj mamy w tabeli wypisane wszystkie możliwości. Zwróćcie uwagę, że A nie może być 0, bo to jest liczba czterocyfrowa. Liczba czterocyfrowa, rozumiemy, nie może się zaczynać od zera. No, na przykład, ale w przypadku już rzędów dziesiątek i jedności to oczywiście rząd dziesiątek może być równy zero, więc tu mamy dziewięć możliwości, tu mamy dziesięć możliwości no i możemy wybrać, skojarzyć każdą parę z tej tabelki z każdą parą z tej tabelki, co razem nam daje dziewięćdziesiąt liczb, 9 razy 10 plus jedna dziewięć Razem 91 liczb. No i jaka liczba jest najmniejsza? No taka, która zaczyna się od najmniejszej wartości w rzędzie e, e, tysięcy, czyli to musi być 1 i 8 tysiące i setki, i potem ma najmniejsze wartości w, rzędach, w rzędzie dziesiątek, czyli 0. Więc najmniejsza taka liczba to jest 1809. Zadanie rozwiązane. Kolejne zadanie jest takie, y Mamy jedną liczbę pięciocyfrową zapisaną za pomocą różnych cyfr nieparzystych, a drugą za pomocą różnych cyfr parzystych, w tym zera. Czy jedna z tych liczb może być czynnikiem drugiej? Dwie liczby pięciocyfrowe, jedna zapisana za pomocą jedynki, trójki, piątki, siódemki i dziewiątki różnych cyfr, czyli każdą z tych cyfr użyto tylko raz, a druga liczba zapisana za pomocą różnych cyfr 0, 2, 4, 6 i 8, też różnych, to znaczy każdą z nich użyto tylko raz. Czy jedna z nich może być czynnikiem drugiej? No. Y, y, jedna jest liczba jest czynnikiem drugiej wtedy, kiedy e, 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 ta druga jest równa iloczynowi jak pewnej liczby całkowitej razy ta pierwsza liczba. Prawda? Tu zdaje się, że pomyliłem się, muszę poprawić. No dobrze, przepraszam za tą poprawkę czy za pomyłkę. Teraz to jest zapisane tak, jak, że będzie to pasować do tego, co jest napisane dalej. No więc nazwijmy liczbę zapisaną za pomocą cyfr parzystych przez A, a tę zapisaną za pomocą cyfr nieparzystych przez B. No, A składa się z samych cyfr parzystych, w związku z tym na miejscu jedności stoi na pewno cyfra parzysta, a więc jest to liczba parzysta. A B jest na pewno liczbą nieparzystą z tego samego powodu. No tyle tylko, że po prostu jest zapisana przez same cyfry nieparzyste, więc na miejscu jedności stoi cyfra nieparzysta. Nie wiemy, czy A jest większa od B, czy B jest większa od A, więc musimy rozważyć obie możliwości, to znaczy, że B jest czynnikiem A, albo że A jest czynnikiem B. No, zacznijmy od tego, czy możliwe jest, żeby A było czynnikiem B, to znaczy, żeby B. Ta liczba nieparzysta była równa K razy A, gdzie K jest pewną liczbą całkowitą, czy naturalną. No, nie jest to możliwe, bo A jest liczbą parzystą, pomnożona przez jakąkolwiek liczbę naturalną nadal będzie ten iloczyn liczbą parzystą, a B jest liczbą nieparzystą, więc takiej, takiej możliwości nie ma. Możemy ją sobie tutaj zaraz zakreślić. Natomiast może być odwrotna sytuacja, tak? Czyli może być sytuacja, że A. Równa się k razy b. No, tylko tyle, że y, k musi być liczbą parzystą. No i spróbujmy ograniczyć k. No, y, popatrzmy. Y, maksymalna wartość. Znowu była pomyłka, tutaj a i b zamieniłem miejscami. a jest liczbą parzystą. Maksymalna wartość a, tego co stoi tu po lewej stronie, to jest 86420, minimalna wartość B to jest 13579. Więc jak się przyjrzymy temu, to widzimy, że no K na pewno nie może być równe 8. A jeżeli szukamy największej liczby parzystej, to w grę wchodzi tylko K równa 6. Więc K może być równe 2, 4 bądź 6. No i widać od razu, że nie może być równe 6, dlatego że gdyby było równe 6, to a dzieliłoby się przez 3. No bo 6 to jest 2 razy 3. No a suma y, 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 cyfr 0, 2, 4, 6 i 8 to jest tak, 2 plus 4 to jest 6, plus 6 to jest 12, plus 8 to jest 20, 20 nie dzieli się przez 3. W związku z tym liczba a nie dzieli się przez 3. Dlatego, y, y, ten czynnik tutaj nie może być równy sześciu. No zobaczmy, czy może być równy czterem czwórce, no też nie może być, dlatego że popatrzcie, zapisałem tutaj takie mnożenie w formie pisemnej, no i gdzieś na pierwszym miejscu po prawej stronie po raz pierwszy pojawia się czwórka albo dziewiątka. Jeżeli pojawia się czwórka trójka albo dziewiątka, no to. W kolejnym wyższym rzędzie pojawia się z przeniesienia jedynka, bo 4 razy 3 to jest 4 razy 3 to jest 12, a 4 razy 9 to jest 36, więc znowu nie jedynka, tylko liczba nieparzysta. Teraz poprawiłem. Jeśli czwórka trafi na trójkę lub dziewiątkę tu gdzieś, obojętnie na którą. Z tych dwóch cyfr trafi jako pierwszą od prawej, to w kolejnym wyższym rzędzie pojawi się z przeniesienia liczba nieparzysta, która dodana do parzystej liczby wynikającej z mnożenia przez cztery cyfry w wyższym rzędzie, jakkolwiek byśmy to nie, przez jakąkolwiek cyfrę byśmy nie pomnożyli, to tam w rzędzie jedności będzie liczba parzysta. Da sumę liczby parzystej i nieparzystej, czyli liczbę nieparzystą. Prawda? No a A składa się z samych cyfr parzystych, więc otrzymujemy sprzeczność. No i tak sam argument funkcjonuje tutaj. Jeśli przy mnożeniu dwójka trafi na piątkę, siódemkę lub dziewiątkę, no to dwa razy pięć. Jest 10, jedynka z przeniesienia 2 razy 7 to jest 14, jedynka z przeniesienia 2 razy 9, 18, też jedynka z przeniesienia. W wyższym rzędzie pojawi się tym razem z przeniesienia jedynka, i ta jedynka dodana do rzędu jedności, który wynika z liczby parzystej wynikającej z mnożenia kolejnego, kolejne, cyfry w kolejnej rzędzie przez 2, da liczbę nieparzystą. Czyli taką, w której cyfra jedności jest nieparzysta i ta cyfra będzie wynikiem mnożenia, a znowu a składa się z samych liczb parzystych. No więc odpowiedź jest taka, że nie, jeżeli mamy tak skonstruowane liczby, to jedna nie może być czynnikiem drugiej. No dobrze, to przyjrzyjmy się teraz kolejnemu zadaniu. No, i mamy takie zadanie. Na bokach nietypowej yy, sześciennej kostki do gry, ale ona jest nietypowa nie dlatego, że jest sześcienna, tylko dlatego, że za, zapisano na niej nie liczby od 1 do 6, tylko od 6 do 11. I tę kostką rzucono dwa razy. Za pierwszym razem suma liczb na bocznych ścianach kostki była równa 33, a za drugim razem była równa 36. No, i pytanie jest takie, jaka liczba znajduje się po przeciwległej stronie dziesiątki. I takie zadanie najlepiej jest rozwiązać rysując sobie po prostu, jak to wygląda. Wyobraźmy sobie więc siatkę sześcianu, taką na przykład, i zapiszmy na niej sześć różnych liczb od A do F. Ich suma jest równa y, sumie liczb od 6 do 11, czyli 51. No i jakie mamy sumy ścian bocznych? No mamy tutaj te cztery ściany boczne. Wtedy y, y, to, co jest ścianą górną i dolną, przy przyrzucie kostką w ten sposób, że to są cztery ściany boczne, to jest to i to. Czyli suma tych ścian bocznych w tym wypadku jest równa 33. Suma ścian liczb na ścianach E i F to jest 51 minus 33, czyli 18. No, jest druga, druga możliwość. Że ściany boczne, sytuacja, w których górna i dolna ściana to są A i C, a boczne to są E, B, F i D, tak? Bo ta D nakrywa jakby B tutaj. No i wtedy suma E i F, przepraszam, C i A, czyli tych ścian górnej i dolnej, no to jest 51 minus suma. E, B, F, I, D, czyli minus 36 i to jest 15. No i jest oczywiście jeszcze jedna kombinacja, tak, bo mamy sytuację taką, że popatrzyliśmy, że to mogą być górna i dolna ściana, to może być górna i dolna ściana, no i jeszcze to może być górna i dolna ściana, prawda? W ten sposób. I wtedy, i wtedy ścianami bocznymi jest EF, C i A. No w związku z tym w związku z tym suma D plus B, no to jest suma wszystkich, znaczy oczek na wszystkich ścianach minus suma tych oczek na ścianach EF i minus suma tych oczek na ścianach CA, czyli 51 minus 18 minus 15 to też jest 18. No więc mamy trzy pary przeciwległych ścian. Suma oczek na jednej parze jest równa 15, a na dwóch pozostałych po 18. No i w której z tych par jest dziesiątka? I co jest naprzeciwko? No, w tej parze, w której suma jest równa 15, dziesiątki być nie może, bo żeby było 15, to musiałoby być do tego 5, a Liczby zapisane na tej kostce zaczynają się od 6, więc tu musi być coś innego. No w związku z tym, na jednej z tych pozostałych par, których suma wygląda równa jest 18, musi być dziesiątka. No i jeżeli, jeżeli jest dziesiątka, no to dopełniona musi być do ósemki. ósemką, czyli naprzeciwko dziesiątki znajduje się. 8, bo 10 plus 8 to jest 18, no i można też się przekonać, że istnieje jedna jedyne rozwiązanie, jak rozrzucone mogą być następne oczka, kolejne oczka, czyli na tej drugiej 18 to musi być 11 i 7 na przeciwległych bokach, a czy stronach kostki, a tu gdzie suma na przeciwległych stronach kostki jest 15 to musi być 9 i 6, no ale tym już nawet nie trzeba się zastanawiać, bo pytali nas tylko o to, co jest po drugiej stronie kostki w stosunku do boku, na którym jest dziesiątka. No więc jest ósemka. Dziękuję bardzo.